A teraz jest już z nami Jakub Stanasiuk, nasz bim manager. Jakub, twój głos, twoja scena i trzymam kciuki. Dobra. Dzięki, Klaudia. Jakbyś mogła tylko potwierdzić, że widać tak, mój widać, ekran wszystko jest, i słychać tak, 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 mnie. Widać, słychać jest wszystko poprawnie. Dobrze. Witam Państwa. Nazywam się Jakub Stanasiuk i na co dzień pełnię funkcję menadżera BIM w firmie C-Design. Reprezentując interesy inwestorów w zakresie formułowania wymogów dotyczących wymiany informacji w procesie BIM oraz prowadząc kontrolę jakościową nad modelami BIM pod kątem i zgodności z wymaganiami, ale również plany wdrożenia BIM oraz wspieram wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w implementacji tej metodyki. No i dzisiaj chciałbym powiedzieć Państwu o możliwościach, jakie daje Platforma Autor Tandem pod kątem tworzenia cyfrowych bliźniaków. Zanim jednak przejdziemy dalej, chciałbym na chwilkę zwrócić Państwa uwagę na formę dokumentacji, w jakiej najczęściej zarządcy otrzymują informacje o obiekcie. Co to zazwyczaj stosy papierów, które znacznie utrudniają łatwy i szybki dostęp do potrzebnych danych. To zadanie można znacznie ułatwić, dostarczając wszystkie niezbędne dane w formie bardziej cyfrowej przy użyciu stworzonych do tego narzędzi oraz przygotowując te dane w odpowiedniej formie. Myślę, że każdy z tutaj obecnych zna definicję modelu BIM jako bazy informacji o obiekcie przedstawionej w formie graficznej oraz niegraficznej. Ostatnio bardzo często w przestrzeni pojawia się również definicja cyfrowego bliźniaka, który bardzo często utożsamiany jest z modelami BIM. Jednak w tym miejscu chciałbym od razu zaznaczyć, że model BIM nie jest tożsamy z cyfrowym bliźniakiem, a jakie występują między nimi różnice, dowiemy się z następnego slajdu. Dysponując cyfrowym bliźniakiem mamy do dyspozycji wszystkie zgromadzone w modelu informacje, oczywiście te graficzne oraz niegraficzne, ale dodatkowo jesteśmy w stanie odczytać na żywo różne dodatkowe informacje o naszym obiekcie dzięki różnego rodzaju czujnikom, sensorom rozlokowanym w naszym budynku. Te dane mogą być przez nas analizowane na bieżąco, czy też w wybranym okresie czasu, a nawet możemy otrzymywać komunikaty w przypadku Przekroczenia pewnych ustalonych zakresów informacji pochodzących z naszych czujników. Tak naprawdę dopiero wtedy możemy mówić o cyfrowym bliźniaku. Dedykowanym rozwiązaniem z portfolio Autodesku, umożliwiającym tworzenie cyfrowych bliźniaków, jest platforma Autodestandem. Zobaczmy zatem, jak to rozwiązanie prezentuje się na żywo. Z poziomu platformy mamy możliwość tworzenia naszych obiektów. W tym celu tutaj z poziomu strony startowej mamy możliwość kliknięcia w odpowiedni przycisk, mamy możliwość podania jego nazwy, pewnych dodatkowych informacji. Natomiast w ramach kolejnego kroku chciałbym tutaj zwrócić uwagę na formaty modeli BIM, które mogą być wykorzystywane z poziomu platformy. Te modele możemy importować bezpośrednio z dysku. Lub też z usługi Autodesk Docs, jeśli chodzi o te formaty, które na tę chwilę platforma wspiera, jest to format RVT, IFC, DWG, NWD i NWC. No i w tym kroku wybieramy model, importujemy na platformę, i po chwili mamy do nich dostęp z poziomu już Autodesk Tandem. W pierwszej kolejności zwrócę Państwa uwagę tutaj na obszar files, z poziomu którego możemy tymi naszymi modelami zarządzać. Widzimy, że w tym przypadku zaimportowałem trzy modele w formacie IFC. W każdej chwili mam możliwość w razie potrzeby zaktualizowania tego modelu lub jego usunięcia. Gdybym miał również potrzebę wgrania dodatkowych modeli, to jak najbardziej również jest to możliwe. W kolejnym kroku przejdę do obszaru filters, który umożliwia nam filtrowanie elementów naszych modeli na podstawie znajdujących się w komponentach informacji. W pierwszej kolejności warto skonfigurować te filtry, klikając tutaj w zębatkę, celem wybrania tych parametrów, które chcielibyśmy, czy na podstawie których chcielibyśmy taki filtr wykonać. Widzimy, że na tą chwilę mam tutaj wybrane dwa parametry, natomiast w każdej chwili, jeżeli chciałbym dodać dodatkowy parametr, mogę skorzystać sobie tutaj z wyszukiwarki, mam informacje odnośnie nazwy parametrów, zestawu właściwości, w jakim ten parametr się znajduje I klikając plusik mogę dodać sobie ten parametr do zestawu filtrów i na bazie tych parametrów te elementy odfiltrowywać. To widzimy, że defaultowo w pierwszej kolejności mam możliwość odfiltrowywania um, modeli, tak, czy elementów po przynależności do modelu. Natomiast proszę zauważyć, że wykonując jedno działanie na filtrach, pozostałe filtry od razu. Od razu również odzwierciedlają poprzednie działanie. W tym przypadku, wybierając model konstrukcji, widzę tylko i wyłącznie w przypadku parametru kategoria Revit wartości przypisane do komponentów przynależnych do tego modelu. Jeżeli wybrałbym instalację, to znowu mam możliwość filtrowania wartości parametrów po przynależności również do modelu. Może wrócę do konstrukcji. Widzimy tutaj wszystkie wartości parametru kategoria Revit. Oprócz możliwości oczywiście odfiltrowania czy tworzenia kolejnych filtrów, tak jak tutaj w tym przypadku wybrałem sobie dodatkowo jeszcze stropy, mamy też takie dodatkowe możliwości, między innymi, które na przykład umożliwiają nam przypisanie unikalnego koloru do poszczególnych indywidualnych wartości wybranego przez nas parametru mamy też możliwość zapisania takiego filtra w postaci tak zwanego widoku i tutaj w prawym górnym narożniku mogą sobie takie widoki tworzyć i w każdej chwili później mieć możliwość szybkiego powrotu do zapisanego przeze mnie widoku chciałbym w tym momencie przejść do zakładki manage z poziomu której mamy możliwość m.in. tworzenia dodatkowych parametrów które chcielibyśmy dodać do elementów naszych modeli BIM, które nie zostały na przykład stworzone już z poziomu samego programu natywnego i wyeksportowane później do IFC, no, tylko tak jak tutaj Państwo widzicie, mam kilka takich dodatkowych parametrów stworzonych, no, głównie które jakby użytkownik w tym przypadku chciałby wykorzystywać pod kątem zarządzania eksploatacji tym obiektem. W każdej chwili oczywiście mam możliwość, Dodania dodatkowego parametru, definiując jego nazwę, wybierając typ, taki parametr możemy w każdej chwili sobie dodać. Kolejno chciałbym tutaj zwrócić uwagę na dodatkowy obszar, z poziomu którego możemy zbudować dowolną, tak naprawdę klasyfikację, którą też chcielibyśmy wykorzystać do, no, między innymi, identyfikacji no, naszych elementów. Jeżeli taka klasyfikacja nie jest jeszcze, Wprowadzona w elementy naszych modeli, ale nawet jeżeli jest wprowadzona, to jak najbardziej również możemy ją wykorzystać, o czym powiem jeszcze za chwilkę. Natomiast na ten moment z poziomu tego obszaru mam możliwość pobrania takiego szablonu w formacie Excela, z poziomu którego taką klasyfikację możemy sobie przygotować i następnie ją zaimportować na platformę. Tak, tutaj Państwo widzicie, przygotowałem przykładową klasyfikację o nazwie klasyfikacja AEC, w ramach której wyszczególniłem trzy grupy elementów, natomiast w ramach grup widzimy tutaj dodatkowe jeszcze poziomy, czy też kategorie, które za chwilkę będę mógł wykorzystać i przypisać elementy modeli do, do wybranego przeze mnie poziomu tej klasyfikacji. Tutaj z poziomu tej zakładki mener chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na ostatni obszar. Z poziomu którego możemy tworzyć tak zwane szablony naszych obiektów. Tutaj kliknę w przygotowany przeze mnie szablon, o nazwie szablon AEC. Oczywiście w ramach szablonu w pierwszej kolejności wybieram klasyfikację, którą w tym szablonie chciałbym wykorzystywać. Natomiast później z poziomu już edycji samego szablonu mam możliwość przypisywania dodatkowych parametrów które wcześniej też, jak pokazywałem, mamy możliwość utworzyć z poziomu zakładki manage. Także takie parametry przypisujemy do wybranych przez nas poziomów naszej klasyfikacji i za chwilkę będziemy mieli też możliwość ich przypisania do elementów naszych modeli. Wrócę teraz do naszego modelu i... Przejdę jeszcze na chwilkę tutaj do obszaru Asset, z, z poziomu którego możecie Państwo zauważyć, że dla mojego obiektu mam już wybrany ten szablon o nazwie szablon AEC. Szablon możemy wybierać albo już na poziomie tworzenia samego obiektu, ale również po jego utworzeniu w każdej chwili mam możliwość wybrania szablonu. Widzimy system klasyfikacji, który został wybrany i tak jak wspominałem, jeżeli w ramach naszych modeli e, byłby już utworzony jakiś parametr, który pozwoliłby mi zmapować już istniejącą klasyfikację, z klasyfikacją stworzoną z poziomu platformy, również takie mapowanie mógłbym wykonać. Tutaj jeszcze w tym dodatkowym obszarze widzimy wszystkie parametry, które. Również jakby dodatkowo stworzyłem z poziomu zakładki menedż, i również w ich przypadku istnieje możliwość zmapowania, czyli jeżeli już z poziomu modelu istnieje jakiś parametr, który na przykład informuje o częstotliwości przeglądu, no to mogę wykonać mapowanie i sczytać tą informację, która już w modelu, może pod inną nazwą się znajduje, do utworzonego przeze mnie parametru z poziomu platformy. Wrócę jeszcze do obszaru filters. Może pokażemy sobie. Same instalacje. Same instalacje, i tutaj na przykładzie, może tej centrali, jeżeli klikniemy, oczywiście, dowolny element naszego modelu, mamy możliwość odczytywania tych informacji modelowych, tak? czyli które, które pochodzą z modeli, ale mamy też możliwość, oczywiście, dodania tych dodatkowych informacji, dodatkowych parametrów, które przedstawiałem Państwu przed chwilką. W tym celu w pierwszej kolejności wybieram. Poziom klasyfikacji, do którego ten element chciałbym przypisać. W tym przypadku wybiorę sobie instalację wentylacyjną i na przykład urządzenia wentylacyjne. Tak jak tutaj Państwo widzicie, po przypisaniu tego elementu do naszej klasyfikacji pojawiły się tutaj te dodatkowe parametry, które oczywiście mogą modyfikować z tego poziomu, ale również istnieje jeszcze inna możliwość, o której wspomnę za chwilkę. Ta dodatkowa możliwość kryje się tutaj pod obszarem inwentory. Z poziomu, z poziomu, którego możemy również wyświetlać, jakby informacje o dowolnych elementach. Wybierzmy sobie mechanical equipment. No i w tym momencie tutaj w inwentory za chwilkę pojawią mi się informacje o wybranym, wybranym przeze mnie zakresie elementów. Oczywiście te informacje, które się tutaj wyświetlają, są konfigurowalne. Tutaj z poziomu zakładki columns możemy jak najbardziej te informacje sobie dodatkowe dodawać. Dodam sobie na przykład częstotliwość przeglądu jeszcze tutaj dodatkowo do tej, do tej kolumny. No i oczywiście, jeżeli bym dodał czy zmodyfikował ten parametr, tak jak pokazałem wcześniej, ta informacja tutaj by się już ukazała. Natomiast to, o czym chciałbym wspomnieć z tego poziomu, to możliwość edycji tych parametrów również z poziomu Excela. Mam możliwość wyeksportowania tego widoku tabelarycznego do Excela, zmodyfikowania na przykład częstotliwości przeglądu z poziomu Excela i Zaimportowania ponownie tego pliku, tego widoku tablecznego, który zaktualizuje mi tą informację w mojej platformie. Czyli nie tylko taka manualna, ręczna edycja, ale również taka bardziej jakby masowa z poziomu, z poziomu arkusza kalkulacyjnego. Chciałbym w tym momencie powrócić do mojej prezentacji. I chciałbym jeszcze o kilku dodatkowych funkcjonalnościach Państwu również opowiedzieć. Tandem daje nam również możliwość dodawania do platformy dokumentów umieszczonych w usłudze Autodesk tak Docs. Tak dodany dokument może zostać następnie wybrany w ramach stworzonego parametru na platformie. Możemy również w ramach parametru umieścić odwołanie do plików w postaci hiperłącza. Podwołującego do innej lokalizacji niż plik umieszczony w tandemie. Wszystko oczywiście zależy w tym przypadku od sposobu, w jaki utworzymy ten dodatkowy parametr z poziomu platformy tandem. Tandem daje użytkownikowi w razie potrzeby możliwość uporządkowania informacji np. o istniejących poziomach w naszych modelach. Możemy też stworzyć dodatkowe poziomy na bazie już istniejących w modelu oraz również przypisać do nich dodatkowe informacje. Tandem daje nam również możliwość filtrowania pomieszczeń, czyli innych przestrzeni umieszczonych w modelu po nazwie lub poziomie, na którym się znajdują. I po wyszukaniu istniejącego nas, na przykład, pomieszczenia, możemy ten obiekt zaznaczyć na modelu i odczytać lub przypisać do niego również dodatkowe informacje. Teraz wracając do definicji cyfrowego bliźniaka, Obszar Streams umożliwia nam tworzenie i przypinanie do elementów modelu różnego rodzaju czujników czy też sensorów. Możemy tworzyć pojedyncze połączenia, importować informacje o nich grupowo lub importować te informacje wprost z platformy Azure. Po utworzeniu połączenia, mapujemy go z wcześniej utworzonym systemem klasyfikacji, celem oczywiście dodania do niego tych dodatkowych parametrów. Następnie umieszczamy nasze połączenie na wybranym przez nas elemencie w modelu. Połączenie może być również powiązane z konkretnym pomieszczeniem oraz kondygnacją. Po utworzeniu połączenia, należy przejść do jego konfiguracji, celem umożliwienia sczytania odpowiednich informacji czujników do. Parametrów dodanych do elementów naszych modeli. I po przeprowadzonej konfiguracji mamy dostęp do informacji zczytywanych z czujników wraz z możliwością ich odfiltrowywania po systemie, kondygnacji, pomieszczeniu oraz możliwością analizowania tych danych w postaci różnego rodzaju map, czy wprost dostępnych na platformie wykresów z możliwością analizy tych danych w. Wybranym przez nas czasookresie. Random daje nam również możliwość tworzenia różnego rodzaju dashboardów, które pozwalają wyświetlić różnego rodzaju informacje w postaci konfigurowalnych wykresów oraz innych zestawień. Zestawienia te mogą dotyczyć zarówno informacji pochodzących z modeli BIM, jak i innych informacji, zczytujących dane sensorów rozmieszczonych w naszym obiekcie. Na tym slajdzie chciałbym jeszcze zaprezentować kilka dodatkowych rodzajów informacji, które mogą być wyświetlane w ramach dashboardów. Użytkownicy, korzystający z programu Revit, mają natomiast możliwość skorzystania z dedykowanej nakładki Autodestandem. Dodatek ten umożliwia otwieranie modeli bezpośrednio w Revitie. Które zostały wcześniej umieszczone na platformie Tandem. Z poziomu dedykowanego okienka mamy możliwość odczytywania informacji przepisanych do elementów modeli, zarówno tych pochodzących z modeli, jak i tych dodanych już z poziomu platformy. Teraz modyfikacja wartości parametrów z poziomu platformy jest od razu widoczna w Revit W Drugą stronę zadziała to tak samo, czyli zmieniając wartość parametrów w rewicie, aktualizujemy. Tożsamo informację na platformie. Dotyczy to zarówno parametrów elementu, jak i typu. Istnieje również możliwość zmapowania istniejących parametrów z modeli Revit z parametrami dodanymi na platformie. Autor, standardem, w swojej obecnej formie, umożliwia stworzenie cyfrowego bliźniaka, który daje nam możliwość strukturyzacji, gromadzenia. Zarządzanie i weryfikacji danych dotyczących obiektów. Autodesk planuje oczywiście ciągłe udoskonalenie funkcji tworzenia cyfrowych bliźniaków poprzez m.in. integrację z zasobami platformy Autodesk Construction Cloud oraz integrację z innymi systemami operacyjnymi. Tandem udostępnia otwarte API, umożliwiając tym samym klientom i partnerom integrację systemów i danych z Autodesk Tandem oraz osadzanie. Platformy tandem w ramach zewnętrznych rozwiązań. Tandem ma również w miarę postępu skupiać się nie tylko na pojedynczych obiektach, ale ma umożliwiać agregowanie danych z całego portfolio budynków, ma dostarczać analizy do przewidywania przyszłych zdarzeń oraz przekazywać sugestie poprawy efektywności operacyjnej. Chciałbym również gorąco zachęcić Państwa do odwiedzenia kanału na YouTubie poświęconego platformie Autorestandem, gdzie znajdziecie Państwo dodatkowe materiały poświęcone temu rozwiązaniu, jak również chciałbym oczywiście zachęcić do obejrzenia webinarów, zarówno tych, które już miały miejsce, jak i przyszłych, w ramach których można znaleźć dodatkowe informacje o wszelkiego rodzaju nowościach wdrażanych na platformie, ale i poznać w jaki sposób już Tandem jest wykorzystywany przez niektórych klientów. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. No i w przypadku dodatkowych pytań dotyczących platformy od zapraszam do kontaktu. Jakub, bardzo Ci dziękuję. dziękuję. W panelu Q&A pojawiły się dwa pytania, więc będę wdzięczna, jakbyś odpisał, udzielił odpowiedzi na nie w Jasne. formie pisemnej, a z Jakubem jeszcze Państwo będą mieli dzisiaj okazję spotkać się po godzinie 12, o godzinie 12.30, także zapraszam serdecznie. Teraz wróci do nas Maciej Spis z prezentacją Autodesk Forma Platforma Chmurowa dla branży EC do planowania i projektowania na wczesnym etapie inwestycji.